W niedzielę 24 stycznia w Połajewie odbyło się 20. Powiatowe Święto Pieśni. Organizatorem cyklicznego wydarzenia kulturalnego był powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Połajewo oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr, oddział nadnotecki w Pile. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Podczas uroczystości przypomniano historię kolędy, która sięga w Polsce XV wieku. Z czasem kolędy przeszły ewolucję. Te najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe, które znamy obecnie, powstały w XVII i XVIII wieku. Kultura jest rodzajem modlitwy, a twórczość rozmową z Bogiem. Tajemnic twórczości zrozumieć się nie da. Nie do końca należy rozumieć Boga. Bo przecież muzyka to jedna z dróg, którymi dusza nasza podąża do nieba. Muzyka to również taki fenomen, że ten, kto śpiewa, dwa razy modli się. Dlatego bardzo serdecznie witam Państwa tu, w Połajewie, na ziemi połajewskiej. Po raz kolejny w tym miesiącu, gdyż Połajewo to centrum kultury. O narodach świadczy to, jak dbamy o zmarłych, ale także świadczy to, jak dbamy o kulturę, o zachowanie tradycji, o tworzenie warunków dla rozwoju kultury, o wspieranie tych najmniejszych, tych średnich, tych najstarszych, jak dbamy o tradycję, jak dbamy o to, abyśmy budowali poprzez kulturę swoją tożsamość jako naród. Abyśmy się przez tą kulturę także integrowali, wspierali wzajemnie, a także znajdowali dla ducha wiele ciepła, wiele dobrego. Wam się tu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim udało poprzez wielu przyjaciół i wysiloną pracę włożoną doprowadzić do tego, że mamy do czynienia ze swoistego rodzaju renesansem działalności chórów i to jest bardzo dobre i warte odnotowania. Także chciałem bardzo serdecznie na ręce pana starosty samorządu powiatowego, na ręce pana wójta, na ręce gospodarza gminy Połajewo wyrazić swoje uznanie za to właśnie, że stwarzacie państwo bardzo dobre warunki do tego, żeby chóry mogły się rozwijać, mogły funkcjonować. Coroczne Święto Pieśni organizowane przez powiatowy samorząd było okazją do wysłuchania staropolskich kolęd w wykonaniu 7 chórów z terenu naszego powiatu. Cecylia z Połajewa, Harmonia z Czarnkowa, Lutnia z Roska, Pasjonata z Trzcianki, a także Jutrzenka z Lubasza, Kantedeo z Czarnkowa i Wieleńska Cecylia. Gościnnie wystąpiło natomiast Towarzystwo Śpiewu imienia Ignacego Jana Paderewskiego z Szamocina. Oh.
Podczas imprezy wręczono grawertony inicjatorom przedsięwzięcia Jerzemu Wichrowi, Jackowi Erdmanowi oraz osobom od lat aktywnie uczestniczącym w przygotowaniu imprezy. Każdy zespół po zakończeniu artystycznego popisu otrzymał podziękowanie i pamiątkową statuetkę za występ podczas tegorocznego święta pieśni w Połajewie.